Dziś pierwszy z obiecanych filmów o typach pieluch wielorazowych i zaczynamy od kieszonek. Hej, z tej strony Sylwia. Dzisiaj opowiem Wam o kieszonkach, o tym jak są zbudowane, jakie są ich zalety i jakie wady. Natomiast zanim zaczniemy, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Publikuję filmy o tematyce Zero Waste, więc jeśli ograniczanie odpadów w życiu codziennym jest Wam bliskie, to zapraszam do wciśnięcia czerwonego guzika na dole i dzwoneczka obok. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o moich nowych filmach. Jeśli jeden film w tygodniu to dla Was za mało i potrzebujecie więcej Zero Waste'owych inspiracji, to zapraszam Was na mojego fanpage'a i Instagrama. Znajdziecie mnie tam pod nazwą W drodze do Zero Waste. A teraz zaczynamy. Pierwsze na warsztat idą pieluchy kieszonki, ze względu na to, że mam ich najwięcej w swoim stosie pieluchowym. I zaczynamy od tego, jak kieszonka jest zbudowana. Jak sama nazwa wskazuje, kieszonka ma kieszonkę na wkład chłonny. Pieluchy kieszonki są zbudowane różnie pod kątem tego, w którym miejscu wkładamy do niej wkład chłonny. Ja preferuję takie pieluchy, gdzie ten wkład chłonny jest wkładany od tyłu, natomiast są też rozwiązania, gdzie wkładamy wkład albo z przodu, albo mamy dwa wejścia z przodu i z tyłu i wtedy to jest taki bardziej rękaw. Jeśli chodzi o materiały, które są używane do kieszonek, to częścią nieprzemakalną jest zawsze pól. Jest to laminowany poliester, jest to materiał paroprzepuszczalny, ale nieprzemakalny. Natomiast jeśli chodzi o tę część pieluchy, która ma kontakt z pupą dziecka, to tutaj mamy bardzo dużo różnych możliwości. Możemy wybrać materiały naturalne, takie jak na przykład bambus lub bawełnę i są to materiały, w przypadku których dziecko czuje, że ma mokro. Możemy też wybrać materiały sztuczne, takie jak na przykład Polarek lub Coolmax, w których dziecko nie czuje, że ma mokro i ma uczucie suchości, nawet jeśli pielucha jest zasikana. Natomiast w przypadku tego, który materiał lepiej wybrać, to już jest kwestia bardzo indywidualna. Niektóre dzieci preferują bardziej naturalne materiały, inne lubią mieć uczucie suchości. Nie ma co bać się tego, że dziecko czuje, że ma mokro. Często te materiały naturalne są świetnym rozwiązaniem w przypadku dzieci o bardzo wrażliwej skórze, które czasami źle reagują na sztuczne materiały. A też warto zauważyć, że wielu dzieciom zupełnie nie przeszkadza, że mają mokro, dlatego warto to sprawdzić. Jak w przypadku wszystkich systemów pieluchowych mamy dostępne dwa rodzaje zapięć. Mogą to być standardowe napy lub rzepy. Film odnośnie zapięć pieluch wielorazowych jest już na moim kanale, także podlinkuję go Wam na dole. Jeśli chodzi o zalety kieszonek, to mamy dwie główne zalety. Pierwsza kwestia to taka złożona kieszonka jest bardzo łatwym i szybkim systemem. Dzięki temu, jeśli zostawiamy dziecko na przykład z dziadkami, to jest to naprawdę rozwiązanie, z którym każdy sobie poradzi. Jest to też rozwiązanie, które jesteśmy w stanie bardzo szybko założyć dziecku, więc nawet taką złożoną kieszonkę jesteśmy w stanie założyć biegającemu dziecku, które nie bardzo chce być przewijane i często ucieka. Jest to rozwiązanie, które naprawdę szybko jesteśmy w stanie założyć. Drugą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że pielucha jest złożona z dwóch części, z wkładu chłonnego i z kieszonki. Dzięki temu taka pielucha bardzo szybko schnie, to znaczy kieszonka szybko schnie. Jeśli chodzi o wkład, to tutaj w zależności od tego, jaki wkład wybierzemy, tak długo on schnie. Mikrofibra schnie raczej szybciej niż bambus, natomiast bambus jest bardziej chłonny. Zaletą tego, że mamy dwie części pieluch jest też to, że możemy mieć mniej pieluch kieszonek niż wkładów i wkłady stosować rotacyjnie. Taka pielucha kieszonka po wypraniu schnie bardzo szybko, to znaczy też w zależności od tego, jaki materiał mamy od pupy. Te z bambusem schną trochę dłużej niż te, które mają materiały sztuczne od pupy. I dzięki temu możemy rotować wkłady. Dzięki temu możemy też zupełnie dopasować pieluchę do naszych potrzeb. Jeśli potrzebujemy pieluchy bardziej chłonnej, wkładamy bardziej chłonny wkład. Natomiast jeśli potrzebujemy mniej chłonnej, możemy włożyć mniejszy, cieńszy wkład, który wystarczy na daną chwilę. Jeśli chodzi o wady pieluch kieszonek, to są też dwie. Dla mnie największą wadą jest fakt, że muszę taką kieszonkę złożyć. I tutaj myślałam, robiąc research, będąc w ciąży, że kieszonki mi się nie sprawdzą głównie ze względu na to, że trzeba je rozkładać przed praniem. Natomiast o ile rozkładanie zupełnie mi nie przeszkadza, o tyle składanie trochę mnie denerwuje. Drugą wadą tego typu pieluch jest fakt, że musimy je rozłożyć i tutaj często mamy się skarżą, że muszą dotknąć takiego brudnego wkładu. Ja, tak jak Wam mówiłam, mam opracowany system wyjmowania takich wkładów, gdzie w większości przypadków udaje mi się uniknąć dotykania tej zabrudzonej części, natomiast czasami to się zdarza i nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc jest to ewidentna wada tego systemu. Jeśli chodzi o moje ulubione pieluchy, to ja mam dwa modele. Moimi ulubionymi polskimi producentami są Kokosi i EcoDidi, jeśli chodzi o kieszonki. Głównie wynika to z faktu, że bardzo mało tych pieluch testowałam. Kokosi i EcoDidi miałam okazję wypożyczyć podczas wypożyczenia pieluch z pieluchoteki. I ten system mi się sprawdził i trochę tych pieluch kupiłam po wypożyczeniu z pieluchoteki. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o wady i zalety kieszonek. Koniecznie dajcie mi znać, czy Wy macie jakieś ulubione pieluchy, które bardzo dobrze Wam się sprawdzają. Przypominam o subskrypcji kanału. Jeśli uważacie, że film był pomocny, koniecznie kliknijcie łapkę w górę. Tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć!